czysto. Wynurzam się. Do wszystkich, widzimy cel, faza pierwsza ukończona. Charlie, jesteśmy gotowi. Tak jest, przechodzimy do fazy drugiej. Łódź patrolowa na drugiej, nurkuj. Forsujemy. Możemy forsować. Alfa przy celu, czekać. Flara. Pokaż się w świetle. Dlaczego tak długo, Iwanie? Do wszystkich, potwierdzam to 627. Tak jest. Otwieramy 627. Genialny plan. Plan zależy od jego wykonania. To dopiero początek. Do wszystkich. Mamy go. To dla mnie wielki zaszczyt. Dowódco Makarow. 6 lat. 22 dni i 4 godziny. Dobrze widzieć was obu. Ciebie też. To, co pan osiągnął z tej celi, to wierzchołek góry lodowej. Do wszystkich. Tutaj wasz dowódca, Władimir Makarow, kryptonim Car 9-0. Przejmuje dowodzenie. Faza trzecia, bez odbioru. Za mną. Windą, dowódca zabezpieczony. Przygotować się do ewakuacji. Przyjęliście? Do wszystkich jednostek. Na górze jest gorąco. Kontakt z wrogiem. Tak jest. Czekaj. Strażnicy twardo atakują. Brawo na górze. Zalecam zatrzymanie się. Zaraz nadejdą więźniowie, którzy odwrócą uwagę strażników. To nasza szansa. Opóźnienie zwiększa ryzyko. Andrzej. Kto sprawuje władzę w Gułagu? Strażnicy? Czy więźniowie? Więźniowie. Tak, Andrzej. Dlatego straż nosi broń. Dobra robota, żołnierzu. Niech twoje czyny przemówią. Do wszystkich jednostek! Na wieży jest gniazdo! Mam u
ciebie dług! Dowódco! Nikt nie ma długu! Tylko lojalność! Niezachwianą lojalność! On się przemieszcza. Stop! Zawracamy! Zawracamy już! Tu Kilo, cień 2, odbiór. Jesteśmy w porcie. Potwierdzę, gdy ładunek trafi do mnie, bez odbioru. Zrozumiano, Kilo. Możemy ruszać? Póki co. To może być przełom. Obyśmy nie musieli ich użyć. Inti po Hawalei.com. W kontakcie. Przyjąłem. Dina. Farah. Jak twoja mama? Wciąż walczy, tak jak ty. Chodźmy. Zrobiłam, co kazałaś. Kontenery bezpieczne. Poza nami nie ma nikogo w porcie. A przystań? Zamknięta od wczoraj. Dobrze. Farah... To nie moja sprawa, ale... No powiedz. Ten ładunek musi być groźny. Zgadza się. W Urzykistanie po tylu latach nastał pokój. Żyje się bezpiecznie. Proszę cię, zrób wszystko, by tak zostało. Farah, wierzymy w ciebie. Nie zawiodę. Twoje kontenery są... Dina! Kurwa! Kurwa! Tu Echo 3-1, kontakt z wrogiem. Pojazd Kilo dostał. Powtarzam, jesteśmy odsłonięci. Strzelają do nas z kilku stron. Zrozumiano. Utrzymaj pozycję. Dzień 0-1 do Kilo. Słyszysz mnie? Uwaga wszyscy, ostatni nadajnik aktywny. Koni zabierają oba pociski. Przyjąłem. Zrobiłaś, co było trzeba, Farah. Teraz pora na resztę. Echo, słyszysz mnie? Jasno i wyraźnie, Farah. Koni się wycofują. Dostali za swoje. Żyjemy, by walczyć dalej. To nie koniec. Echo do Kilo, jest czysto? Tak jest. Nacieraj. Rozumiem. Idę do ciebie. Przepraszam, Dino. Zapłacą mi za to. Przysięgam. Farah. Te rakiety miały zapobiec wojnie. Pokój poprzez pokaz siły. Wojna zawsze jakoś wraca do tego kraju. Nigdy go nie opuściła. Rosja chce go zająć. Nie zdobędzie go. Co dalej? Musimy znaleźć te kontenery. Idę z tobą. Nie. Zajmij się zabitymi i powiadom nasze siły. Powiedz, że Rosjanie są w Urzykistanie. Kompania Cieni też miała tu ludzi.
chcą mieć w tym swój udział. Owszem. Jest jeszcze ktoś, z kim muszę się skontaktować. Mileno. Władimirze. Witaj. Zbudowałaś nam armię. Ta inwestycja jest słuszna. Towarzysze! Jesteśmy zjednoczeni! Za starania podczas mej absencji i dzisiejszy sukces chcę was pochwalić. I ukarać. Iwan. Nie potrafiłeś uwierzyć w mój plan. Przez co zmarnowałeś cenny czas. A czas jest wszystkim. Dowódco, z całym szacunkiem, ja... Każdy bierze odpowiedzialność za swoje błędy. Andrzej? Doceniam twoje oddanie. Od dziś jesteś moim zastępcą. Dziękuję, dowódco. Drodzy bracia, nie było mnie tu, ale zawsze byłem przy was. Od tego czasu nasi wrogowie urośli w siłę. SWU odzyskało kontrolę nad Urzykistanem. Nadszedł czas. Teraz my pokażemy im prawdziwą siłę. To bitwa o narrację. Kłamstwo okrąży świat, nim prawda. Założę buty. Jeśli kontrolujesz, w co wierzą ludzie, kontrolujesz świat. To jest nasza broń! Użyjemy jej jako narzędzia w wojnie, by przywrócić chwałę Rosji! Prawdziwej Rosji! Zachód uwielbia mieć wybór. Damy im tylko jeden. Reakcję na... naszych warunkach. Każda sekunda się liczy. Gdy Makarow uciekł, zmobilizował swoją armię na różnych frontach. Grupa koni zaatakowała port w Urzykistanie przed świtem. Fara była na miejscu. Nic nie jest. Nic, ale jej oddział poniósł straty. Koni też trochę oberwali. Daj, trzymaj Fara. Co zabrali z portu? Dostawy amerykańskich rakiet. Koni mają własne rakiety. Na cholerę one Makarowowi. Trzeba to ustalić. Namierzam ich. Gdy coś znajdę, odpowiednio zareagujemy. Mówiłaś o różnych frontach, Laswell. Daj nam jakiś cel. Siły koni zbierają się w tej chwili w elektrowni jądrowej w Urzykistanie. Elektrownia jest czynna? Została opuszczona, gdy SWU pokonało Barkowa. Co tam znajdziemy? Waszą czwórkę i to jak najszybciej. To jest. Kost i ja zbadamy elektrownię. Soap i gaz zabezpiecznie perymetr. Jeśli Makarow zechce użyć broni nuklearnej, strusimy jego atak w zarodku. Zrozumiano. Ruszajmy tam, brawo! Minuta! Gotowe! Skrzynia gotowa! To nasz sprzęt, jeśli będzie nam potrzebny. Będzie. Jampa! Otwieramy na wysokości 2000 metrów. Będzie blisko! Zawsze jest! Widzimy się w punkcie zbornym. Tak jest! Gotowość! Jazda! Sir! Zostań z nami, sir!
potrzebna pomoc medyczna! Dzień dobry, sir. Spokojnie, sir. Pokonał pan gaz, ale musi pan odpocząć. Wszystko gra. Mdłości, zawraca głowy? Zawsze. Nic mu nie jest. Baliśmy się, że pańska twarz się rozpuści jak tamtych drani. Moim zdaniem wyglądałaby lepiej. Kolisteli z chemikaliami? Zgadza się. Makarow uciekł z więzienia 6 godzin temu, a już ma przewagę. Co było w tym gazie? Resztki z planów Barkowa. Salin? Mocno skoncentrowany, bardziej zabójczy. Jeden kanister skaził cały obszar. Zebrali go dość, żeby wydłuć cały kraj. Teraz jest. Dokładnie pod nosem Fary. Musimy ją znaleźć. Laswell, to była broń chemiczna. Makarow dysponuje wysoce skoncentrowanym salinem. Zabezpieczyliście go? Niestety. Kapitan, próbując, prawie zginął. Gdzie on jest? Tutaj, Laswell. Gdzie są rakiety? Znalazłam rakiety Fary w opuszczonym kompleksie bunkrów. Z czasów zimnej wojny. Znamy te bunkry. Fara też. Dlaczego koni potrzebują silosu do przenośnych rakiet? No właśnie. Rozdzielimy się. Spotkam się z Farą przy obszarze operacji. Przeczeszemy cały kompleks, żeby odzyskać te rakiety. Dobrze. Ja wybieram się do Arkłów, żeby spotkać się z moim kontaktem. Do bazy wojskowej w Kastowi? Jak niby tam wejdziesz? Ostrożnie. Odezwę się, gdy już będę mogła. Do zobaczenia po drugiej stronie. Udanych łowów. Szóstka do Ghosta. Jestem w punkcie zbornym. Jak sytuacja? Zmierzam do Charlie. Pan zajmie się Alfa, Kilo bierze Bravo. Przyjąłem. Bez odbioru! Kurwa, Fara. Musisz być czujny, staruszku. Ruscy wrócili do Urzykistanu. To najemnicy. Grupa koni. Wczoraj ukradli chemikalia na północy. A dziś rano moje rakiety. A to wszystko w ciągu doby od ucieczki Władimira Makarowa z więzienia. Szybki jest. No cóż, chcę nadrobić stracony czas. W drogę? Kto przysłał ci rakiety? Kompania Cieni. Kompania Cieni nie ma takiej siły ognia. To chłopcy na posyłki. Są z nami. Oni próbowali zabić moich ludzi. Dowódca Graves to zrobił? Sąż miał rozkazy, ale tak. Mów kto. Generał Shepard. Shepard przysłał ci te rakiety? Moja broń, moja sprawa. To niebezpieczni ludzie, Fara. Tak jak i my, kapitanie. Słuchaj. Nie chcę cię okłamywać, ale nie możesz wiedzieć wszystkiego. Dla was coś jest ściśle tajne, dla mnie to sekret. Mój kraj znowu jest atakowany. Brat nas ostrzega. To może sięgać poza granicę Urzykistanu. Więc pomóżmy sobie. Jak zawsze. Ufasz mi jeszcze? Całkowicie. Dobrze. Widzimy się po drugiej stronie. Na miejscu. Kilo? Kilo gotowa. Przyjąłem. Dron jest na pozycji. Ty i Fara sterujecie. Tak jest. Dobrze. Śledź go i zabierz mu kartę. Użyj jej do otwarcia drzwi. A ty? Znam inną drogę do środka. Przyjąłem. W kontakcie. Widzimy się w środku. Chemikalia. W tej rakiecie też są. Fara, to twoje rakiety. Musi być sposób, by je rozbroić. Jest. Dotrzeć do panelu kontrolnego. Zrobimy to razem. Udało się. Gotów. Chwila. Za późno, by ją rozbroić. Musi wystartować. Co? Zamkniemy włas i wysadzimy. Zamkniemy chemikalia w bunkrze. Tak. Dotrzyj na powierzchnię. Znajdź panel kontrolny włazu i zamknij go. A ty gdzie będziesz? Zajmę bezpieczną pozycję i opóźnię wystrzelenie. Ruszaj! Już! Kilo, drogi kolos, zamykam ten płas!
Kilo! Fara, słyszysz mnie? Fara, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Detonacja ukończona. Rakieta zdjęta, chemikalia zatrzymane. To jest. Brawo, jak sytuacja? Spóźniliśmy się, koni są przy panelu kontrolnym! Co to znaczy, gaz? Dwie rakiety. Startują z północnego zachodu. Nie. Nie. Kate! Szóstka do warty! Kate? Lazman, jesteś tam? Tutaj szóstka, w ciemno. Wystartowały dwie rakiety uzbrojone w głowice chemiczne. Lecą do bazy w Arkłow. Jeżeli tam jesteście, wynoście się! Już! Makarow? A skąd wiedziałeś? On sam rozpuszcza te wieści. Myślisz, że pracuje dla Kremla? Nie byłbym zdziwiony. Mam wtykę, która może znać odpowiedź. Podrzuciłbyś mnie? Gdzie? Do bazy Arkłow. Jest pilnie strzeżona. Dasz radę? By powstrzymać Makarowa. Jasne. Muszę się tam dostać i wydostać. To nie będzie łatwy przelot. Takie to moja specjalność, Laswell. To mnie właśnie martwi. Kto jest wtyką? Yuri Volkov. Ktoś mu zapłacił? Nie wziął nawet grosza. Cały Yuri. Kiedy ruszamy? Może teraz. Yuri. Warta, zaimponowałaś mi, ale nie zaskoczyłaś. Problemy? Kilka. Przypadkowe ofiary? Oby ich śmierć nie poszła na marne. Co tam masz? Pliki FSB o badaniach Barkowa. Broń chemiczna. Jako żołnierz, Makarow zakochał się w jej potencjale. Można ją zneutralizować? Daj ci wszystko, o czym wiemy. Czemu? Rosja i Zachód mają podobne zagrożenia. Musimy działać razem, by je opanować. Wróg mojego wroga to sojusznik. Nikołaj na pewno by się zgodził. Prawdziwy z niego patriota. Kreml nie odpowiada za te chemikalia. Co nie znaczy, że Makarow nie pracuje dla Moskwy. Ekstremistów znajdziesz we wszystkich rządach. Brawo, powtórz. Laskol, jesteś tam? Brawo, masz słaby sygnał, powtórz. Tutaj szóstka, w ciemno. Wystartowała
wylądowały dwie rakiety uzbrojone w głowice. Lecą do bazy Arków. Jeśli tam jesteście, wynoście się teraz. Może to piękna rodzina. Dziękuję. Rodzina jest najważniejsza. Tak. Córka ma jutro urodziny. O. Pani córka rabia. Skąd pan to? Pani syn Tarik. I Khalid, pani mąż. Czy my się znamy? Znam cię, Samaro. Byłaś żołnierką w SWU. Walczyłaś z ruskimi? Tak. Lata temu. Lata temu? Słuchaj mnie i nic nie mów. Przejmujemy ten samolot. Personel i ochroniarze są z nami. Tak jak i ty. Za Urzykistan. Chodźmy. Wstawaj! Wchodzimy. Daj mi kamizelkę. Witaj, Samaro. Znacznie przerosłaś moje oczekiwania. Za kogo ty się masz? Tu chodzi o to, kim jesteś, Samaro. Co to jest? Historia. Ściągnij to ze mnie, pieprzony skurwielu! Za to, co zrobisz, zostaniesz bohaterką. Nikt ci nie uwierzy. Nie jestem terrorystką! Nie. Jesteś żołnierką stworzoną przez Farę Karim do walki z Rosją. Walczysz o wolność. Jesteś Rosjaninem, a ten samolot jest pełen Rosjan. Jak możesz zabijać swoich? Nie, to nie ja ich zabijam. Tylko ty.
poniżej 2500 metrów. Załóż Zykistan, Samaro. Zaruj. Nie zostawiam śladu. Z ostatniej chwili. Rosyjski samolot pasażerski przed chwilą rozbił się w 33 pasażerów i 9 członków. Władze podejrzewają, że katastrofa nie była dziełem szału. Urządzenie nagrywające w kokpicie o kluczowym znaczeniu dla dochodzenia. Urządzenie nagrywające w kokpicie o kluczowym znaczeniu dla dochodzenia. Mogą również wyjaśnić, co się wydarzyło. Kilka godzin po ataku rakietowym na bazę wojskową Arbor. Rosyjska poniosła ogromne straty, gdy wyniki, że oba zdarzenia mogą być powiązane. Będzie tolerować żadnego rodzaju. Napięcie nie było tak duże od czasu. To na pewno była robota Makarowa. W ciągu 3 dni narobił więcej szkód niż koni przez 5 lat pod jego nieobecność. Ten samolot spadł w moim kraju. To nie był wypadek. Udam się na miejsce katastrofy i to udowodnię. Dane ICAO pokazują, że był to lot z Kastowi do Sochi. Kontakt urwał się w tym regionie. Tyle mi wystarczy. Musisz tam dotrzeć przed władzami. Nie o władzę się powinnam martwić. Powodzenia. Mamy wrak, tam za granią. Widzę. Biedacy. Ktoś nas już uprzedził. Rosyjscy najemnicy. Grupa koni. Makarow. Za to też nas obwini. Trzeba ustalić, co zaszło podczas lotu. Udowodnić, że to nie my. Nie będę nazywana terrorystką. Nie znowu. Co ty robisz? Schodzę tam. Tam jest 20 uzbrojonych gości. Co mam robić? Osłaniać. Wejdź wyżej i obserwuj teren. Tak jest. Jesteś na pozycji? Tak jest. Widzę kilka oddziałów koni przetrząsających wrak. Wygląda na to, że zabezpieczają teren. SWU tego nie zrobiło. Musimy znaleźć na to dowody. Co dalej? Musimy się dowiedzieć, skąd przybyli ci koni i dokąd się kierują. Śledź ich. Nie atakuj, dopóki nie będzie to absolutnie konieczne. Zachowam dystans. Tym razem postaraj się nie dać złapać. Nic nie obiecuję. Dawna żołnierka SWU z kamizelką z bombą w rosyjskim samolocie. Zmusili ją. Jestem tego pewna. Samara. Znakomita żołnierka. Walczyła razem ze mną, po czym musiała wrócić do rodziny. Co się działo w miejscu katastrofy? Podkładali tam dowody, żeby nas wyrobić. I zbierali całą resztę. Zabiliśmy ilu się dało i zgarnęliśmy telefony. A czarna skrzynka? Zniszczyliśmy ją. Sprytnie. Nie pozwoliliście Makarowowi przejąć kontroli. Jeśli na pokładzie samolotu byli agenci koni, to musieli się wymknąć. Makarow nie jest tak głupi. Niektórzy uwierzą, że SWU są za to odpowiedzialne. Dzięki wam. Nikt tego nie udowodni. Ludzie będą spekulować, ale pokonaliście Makarowa. To nie wystarczy. Wysłałam Aleksa śladem koni. Jeśli są w Urzykistanie, to ich odnajdzie. Rozumiem.
Przegrupuję się z 141, będziemy w kontakcie. I Farah? Tak, Laswell? Przykro mi z powodu Samary. Mnie też. Jak się trzymacie? Ojdzie. Moi bracia. Jak tam, towarzyszu? Bywało lepiej. Pieprzeni ultranacjonaliści. Obraz z monitoringu na lotnisku. Pasażer miał bilet na lot 761. Lewy paszport. Pomoc wewnątrz. Już prędzej. Nie zatrzymali go. Szedł jak do siebie. To Makarow. A Farah i Alex coś mają? Mało, by coś udowodnić. Bydlak zamienia amerykańskie pociski w broń chemiczną i zabija własny lud. Morduje cywili. Zrzuca winę na Farę. I Stany Zjednoczone. Ta, i gra z ogniem. Klasyczna prowokacja. Szuka wojny. Wschód i zachód. Wielkie starcie. Dadzą się na to nabrać, Kate? Wojna jest blisko. Kurwa, mieliśmy go w garści. Mogłem go zabić, kiedy miałem szansę. Co cię powstrzymało? Zaraz tam będziemy. Uwaga! Makarow i jego ludzie wciąż mogą być w środku. Jeśli tak, wydostańcie go żywego. Przyjąłem. Gdzie medycy? Ratownicy nie pojawią się, dopóki nie będzie tam bezpiecznie. Wygląda na to, że loża VIP na drugim piętrze może być kolejnym celem Makarowa. Chryste, panie. Dokładnie. Ghost i ja będziemy tam za 10 minut. Przemknijmy go. No, bez odbioru. Makarow mówił o lotnisku, ale zaatakował stadion. Kurwa, co za... Słyszałeś rozkaz. Możemy użyć siły. Weźmiemy go żywcem. No, no! Wynoście się stąd szybko! Chryste, panie. Uważaj! Blisko było. Wciąż jesteśmy cały. Policja! Spieszyli się! Zabijają cywili! Pizda! Odpowiednia kopie! Trzymaj pozycję, się. Rozwalił się! Ruszam zabezpieczyć. Soap, chodź tutaj! Otwieraj! Ręce! Ręce! Pokaż ręce! Słodki Jezu. To on. Władimirze Makarow, wyłaź z samochodu. Spokojnie. Tyle wystarczy. A teraz ani drgnij. Sprawdź go. Boisz się, kapitanie. I słusznie. Zamknij się. Na kolana, kurwa! Czysto. Chcesz mnie zabić? Też o tym myślałem. Radzę ci to zrobić. A ja radzę twoim ludziom się wycofać, ale już. Nie wycofają się. To raczej w waszym stylu. Pilnuj go. Do wszystkich mamy Makarowa. Przyślijcie transport. Przyjąłem, John. Pewnie spróbują go odbić. Na to liczymy. W lewo. Sprawdzamy pojazdy i w drogę. Przyjąłem. Ruch! Czysto! Ruchy się na sobie. Pośpiesz się, Sof. Musimy ruszyć. Ruch! Chryst.
puste. Nie jesteś żołnierzem, tylko bandytą. Ci ludzie potrzebują lekarza. Co cię powstrzymuje przed pomocą im, sierżancie? Ty. To twój wybór. To twoje dzieło, nie nasze. To niewinni ludzie. Nikt nie jest niewinny. Wojna polega na zdradzie. Dość pierdolenia! Przeszedłem. Jest czysto. Wyjście w polu widzenia. Tędy. Idź dalej. Idziemy na zewnątrz. Podnieś to. Rozrzucone, panie. Ruchy! Złoty orzeł, jesteśmy na zewnątrz. Na wschód od stadionu. Jak sytuacja? Ruchy, ruchy. Simon Riley. Myślałem, że zostaniesz na lotnisku. Witam, umrzesz. Jeśli chcesz przeżyć, przestań grozić mym ludziom, Władimirze. Czy my jesteśmy na ty, Herschel? Więc znasz imiona, każdy może sobie zajrzeć do A! Co jeszcze planujesz? To. Co masz na myśli? Niezwykłe. Miałem was za mądrzejszych. Zadałem pytanie. Ja też chcę coś spytać. Która godzina? A co cię to obchodzi do cholery? Wyczucie czasu to podstawa. Myślę, że każdy dobrze zapamięta tę chwilę. Nie wszyscy przyjemnie. Lotnisko! Odciągnął nas od celu! Wieprzony skurwiel! Zwalę ci ten chory łeb makro, słyszysz mnie? Nie rób tego! To zrobię. No dalej, dawaj! Zamknij tę mordę! Zajebie gnoja. Zop, mamy go. Jest naszym więźniem. Nigdzie się stąd nie ruszy. Odpuść, sierżancie. A ponoć broni cię dobra. Płoniesz za to w piekle. Zdechniesz w gułagu z resztą ruskich szczurów. Do zobaczenia, Soap. Przyrzekam. Mogłem się nie powstrzymywać. To była słuszna decyzja, ser. Na tamtą chwilę. Bezpieczna transmisja, to Pentagon. Nie mam uprawnień. Pójdę. Nie, Nick. Lepiej zostanę. Kate, pomówmy. Próbowałem cię znaleźć. John, macie zjazd rodzinny? Nawet lepiej. Czego chcesz? Władimira Makarowa, tak jak wy. Słuchamy, generale. Znalazłem trop funduszy Makarowa. Nie szukamy pieniędzy. Soap, znajdziecie kasę, to i Makarowa. A skąd te dane? Bez wsparcia nie macie szans. Znowu podła. No kurwa, nie wierzę. Soap, tęskniłeś? Założę się, że tak, prawda? Laswell, jeśli namierzasz tę rozmowę, wezwij nalot. Ghost, jesteś niemiły. Co kombinujesz? Chcę wykonać tę jebaną robotę. Może też spróbujesz? Ja tu kurwa jestem. Od zabijania wrogów. A ty co robisz? Chłopcy, bądźcie profesjonalni. Kapitanie, pozwól, że nakreślę pełny obraz. Wiem, że chcesz mieć Makarowa w trumnie. Ja mam do niej gwoździe. Co chcesz w zamian? Powrót do służby. Nie mogę tak skończyć. Chcę mieć jeszcze jakieś zasługi. Sprawdź pocztę, Kate. Będę w kontakcie. Wysłał nazwisko i miejsce. Nie poślę ludzi na misję zleconą przez niego. To nie jest misja, John, tylko dane. To jebany kłamca, Kate. Pracuję w CIA, John. Znam się na kłamstwach. Tak jak ty. Kapitanie. Wciąż wymieniamy się danymi. To dokładnie to samo. Prawda.
Ryzykowne, ale Garrick ma rację. Szefie, damy radę. Johnny, idziesz ze mną? Oczywiście. Bądźcie ostrożni. Dobra? Co dostaliśmy od Shepherda? Ile z tego jest od Gravesa? Są wspólnikami w zbrodni. Dosłownie. Teraz są naszymi. Sprawdziłam te dane. Są dobre. Znaleźli osobę finansującą Makarowa. To oligarchini Milena Romanowa, która od lat zakulisowo wspiera działania Makarowa. Gdzie przebywa? Na prywatnej wyspie. Odizolowanej. Normalnie forteca w raju. Zgadnijcie, kto robi za ochronę. Grupa koni. Dane zawierają schematy i plan całej wyspy. Czego szukamy? Nie możemy zwinąć Mileny. Oficjalnie nie, ale możemy zwinąć jej kasę. Tam są serwery, dzięki którym dorwiemy się do jej banku. Trzeba będzie przebić się przez zabezpieczenia. Ktoś musi mieć klucz dostępu. Znajdźcie go, ja się połączę i złamię zabezpieczenia. Dokonamy infiltracji wodą i rozdzielimy się. Ja zgarnę klucz, Ghost zabezpieczy tylny perymetr. Potrzeba czujki. Będę koordynować wszystko za pomocą drona. Podoba mi się to. Ruszajmy za kasą. Broń w gotowości, Johnny. Nadciąga burza. Chłopcy, meldujcie. Ruszamy do celu. Zaraz się oddzielimy. Mam widok z góry. Brawo do roboty. Ruszam. Tak jest. Priorytetem jest klucz dostępu. Ma tu szef bezpieczeństwa Mileny. Jest teraz naszym ważnym celem. Soap, cel przebywa po twojej stronie wyspy. Jego pech. Znajdę go. Siły specjalne, łapy do góry! Siad! Pierdol się. Siadaj, Mileno. Gdzie twój szef? Nie mam szefa. Nie potrzebuję nadzorcy. Chłopaki, jak sprawy? Nie chcę gadać. Ta, zaraz zacznie. Daj rękę. Po co? Obetniesz mi ją? To nie w moim stylu, ale w jego. Po co ci maska? By ukryć twarz. Weszliśmy. Na moim koncie nie znajdziecie nic, co pogrąży Władimira. To się okaże. Kilka kont grupy koni jest ukrytych na widoku. Kilka transferów pieniężnych do więzienia Zordaja. Gułag! Pieniądze za ucieczkę Makarowa. Kasa otwiera wiele drzwi. Proponuję wypłacić kilka rubli ze skarbca Makarowa. Zrobione. Dajcie znać, czy coś to dało. 85 milionów przelanych na lewy fundusz CIA. Przedsięwzięcie Władimira zostało już opłacone. Kiepsko ci to idzie. Tobie też. Wszyscy twoi ludzie nie żyją, a konta są dostępne. Okradasz Makarowa, jego przyszłość, a nie mnie. O, słyszysz to? Tak. Zróbmy z tego sprawę osobistą. Musimy robić wyjazd. Zróbmy to, albo zabieramy ją z nami. Szwajcarski Bank Narodowy. To twoje konto. Dobrze mówię? Kasa wygląda na nietkniętą. Jeszcze. Za kogo wy się uważacie, do cholery? Chyba znaleźliśmy czuły punkt, chłopaki. Czyścimy. Nawet kurwa nie próbuj. Coś nie tak, pani Romanowa? Nie znam planów Makarowa. Zajmuję się finansami i niczym więcej. Dawaj odcisk palca. Albo powiedz, gdzie znajdziemy Makarowa. Jebać ciebie i ten głos w twoim uchu. Na tym koncie są moje pieniądze. Wywalczone i zasłużone. Jeszcze tylko trochę i ją mamy. Ostatnia szansa i jego kolej. Dowie się, że tu byliście. Bez moich pieniędzy jestem martwa. Potrzebuję ich. A my potrzebujemy Makarowa. Gdzie on jest? Wostok! Jest tam przelew do Wostok Capital w Petersburgu. Władimir skupuje nieruchomości. Opuszczone budynki. Nie wiem dlaczego. To wszystko, co wiem. Dobra, tego potrzebowaliśmy. To była przyjemność. Było miło. Gdy będziecie błagać go o życie, nie daruję wam! Widzimy się w piekle!
Nawet cienia można złamać. Złamać można każdego. Jeśli to nie cienie dorwały Milenę, to kto? Price i jego wierne sługi. Z drobną pomocą cieni. Zapewniam, że w tej relacji chodzi tylko o interesy. Musimy natychmiast zareagować na informacje uzyskane od jeńca. Chciałbym się tym zająć. Nie. Potrzebuję cię tu. Zasada dziel i rządź. Jeśli znaleźli Milenę, to znajdą i nas. Myślisz, że oni mogą wiedzieć więcej? Załóż, że tak i zajmij się tym. Jeśli po nas przyjdą, będziemy gotowi. Chcę, żeby dla wszystkich przekaz był jasny. Nikt nie stanie nam na drodze. Żaden mężczyzna, kobieta czy dziecko. Rozumiesz? Przekaz będzie jasny. Jeśli informacje od naszego przyjaciela z cieni się sprawdzą, dowiesz się pierwszy. A jeśli nie? To zabij gnoja! Złamaliśmy Romanową. Jak? Prześwietliliśmy jej finanse. Dane Shepherda się przydały. Teraz to nasze dane. Mamy coś, co nam się przyda? Jedna z wielu firm fasadowych Romanowej nabyła opuszczony kompleks mieszkań w Petersburgu dla grupy Koni. Kiedy? Niedawno. To pewnie posterunek Koni. Tak bym obstawiał, kapitanie. Znalazłam ten budynek. Zdjęcia satelitarne pokazują balon ewakuacyjny na dachu. Takie rzeczy służą do szybkiego transportu czegoś, co ma pozostać w ukryciu. Albo kogoś. Kompleks przypomina labirynt. Gaz sprawdzi cały teren. Ja będę go osłaniał z dachu. Jak się wydostaniemy? Helikopter odpada. Jeśli znajdziecie coś wartego uwagi, Nick zabierze was stałopłatem. Znowu balon. Skyhook. Jeśli Makarow tam będzie, dorwijcie go. Szóstka dowarty dron w powietrzu. Masz już wizję. Widzę, John. Grupa żołnierzy Koni na dachu północnego budynku. Ani śladu Makarowa. Co to za gość tym dowodzi? Nie wiem, trzeba go sprawdzić. Poddam to analizie. Spróbujemy go rozpoznać. Przyjąłem. Gaz, jesteś na pozycji? Dobrze. Zobaczmy, kogo i co tam znajdziemy. Nie odchodźcie z pustymi rękami. Warta bez odbioru. Tak jest, mogę ruszać. Gaz, ruszaj, daj znać, gdy będziesz przy windzie. Tak jest, w drodze. No chodź, co zacząłeś, żołnierzu! Oto jest. Zabinie, nie pomogę wam. Wszyscy tak mówicie. Jeb się. Wszyscy się jebcie, suki pierdol. Widzę stąd, że ciągle gada. Zamknij mu gębę. Gaz, śmigłowce wroga zbliżają się do dachu. Przyczep się do celu! Gotowy, kapitanie. Dobra robota, sierżancie. Trzymaj się! Jak sytuacja z Nolanem? Jest mniej gadatliwy niż poprzednio. Fakt, zrobił się małomówny. Toczy wojny z całym światem, to na pewno. Bo ślepo wierzy w Makarowa. Makarow go potrzebuje. Ciągle ponawia kontakt. Wie, że coś nie gra. Przechwyciliście ich rozmowy. Tak jest. Nolan przycichł w przeciwieństwie do jego radia i telefonu. Czyli co wiemy? Wiozą kogoś lub coś do byłego sowieckiego kompleksu więziennego. Gdzie? Na Syberii. Kiedy? Jutro. To szansa na dorwanie Makarowa. Nie ma gwarancji, że tam będzie. Jednak zaryzykuję. Wiedziałam, że tak będzie. Nick zapewni wam transport. Chcę całą ekipę. W tym Farę. Nie znam lepszych snajperów od niej i Ghosta. Możesz zebrać ją po drodze. Dam jej znać. Potrzebne C4 i sprzęt pod wodę. Zmoczymy się. Razem z Makarowym. Warta do 07. Jak sytuacja? 07 na pozycji z kilo. Bravo jest w wodzie. Zrozumiano. Gdzie nasze cele? Konwój z południowego wschodu. 4 pojazdy. Jakieś ślady Makarowa? Nie, ale trzeci pojazd ma silną obstawę. Ghost do Bravo. Jak sytuacja?
Jadą. Uwaga, odpala. Uwaga, wszyscy. Cel trafiony. Przyjęłam. Do roboty. Potrzebujemy go żywego. Ruszamy. Soap gaz na flance. Sprawdzić każdy wóz. Pojazd z celem nabiera wody. Załatwmy to, kapitanie. Pojazd czysty, ruszam dalej. Brak celu. To nie Makarow, tylko więzień. Wydostańmy go. Dobra. Zabezpieczony. W drodze na powierzchnię. Bez odbioru. Szóstka do warty. Bez Makarowa. Cel nie jechał konwojem. Więzień przechwycony i zabezpieczony. Znacie go? Czekaj. Słodki Jezu. McTavish, co do chuje, kapitanie? O, kurwa! Czy jest jakikolwiek pierdolnik, którego nie jesteś częścią? Ghost, widzisz to? Tak jest, widzę. Odstrzelmy go i ruszajmy. Szóstka, kogo tam macie? Jebanego złotego orła. Szeperda? We własnej osobie. Jasna cholera. Mają nas tu jak na widelcu. Zabierzmy go stąd. Co tu robisz? Polują na nas, John. Mnie znaleźli pierwszego. Co ty dałeś w zamian za swoje życie? Absolutnie nic. Pierdolisz. Jestem czterogwiazdkowym generałem armii USA. I nie zabili cię? Wrzućmy tego chuja z powrotem do jeziora. Znam następny cel Makarowa. Nawet nie wiedziałeś, że sam jesteś celem. Gówno wiedzieliście, zanim ja się nie włączyłem. No to dalej, mów! Najpierw mnie stąd zabierzcie. Do wszystkich jednostek, śmigłowce 10 km na północ. Tak jest. Co robimy, Bravo? Te oligarchini się sprawdziły. Nawet jeśli kłamie, możemy go wykorzystać. Zabijemy go, to odejdziemy z niczym. Ghost Farah, do punktu ewakuacji. Tak jest. Warta, przekaż Nikowi, że będzie nas więcej. Od razu lepiej. A teraz może dacie mi kurtkę i broń. Nie. Nie. Dajmy mu broń. Przyda się pomoc. Dać mu termowizję i broń osobistą. Trzymaj się blisko gaza. Jeden zły ruch, a od razu dostaniesz kulkę. Bez gwiazdek i belek wyglądasz jak zamrożone gówno. Najlepsi z najlepszych. W jednym miejscu. Z jednym wyjątkiem. To jaki jest temat tej rodzinnej narady? Wybór. A mam jakiś? Nie. No to słucham. Przyznaj się. Powiedz nam wszystko. Wszystko już wiecie. Ale kongres nie. I pewnie chętnie też... Chętnie posłuchają, co nie? To tyle? Nie. Oczyścisz moje imię.
Powiesz, kim jestem, co mi dałeś i po co? Nikt nie miał tyle jaj, żeby zrobić dla ciebie to, co ja. Dla was wszystkich! Więc zrób, co trzeba, generale. Wszystkie dane o Makarowie i krótka smycz dla Gravesa. Zgódź się, a wrócisz do domu. Albo zostanie pan tutaj i zamarznie. Ta opcja bardziej mi się podoba. Skup uwagę jeńca na tym, żeby udało mu się przetrwać, a koniec końców i tak pęknie. Cieszę się, że pamiętasz swoje szkolenie, generale. Spróbuj mnie wykiwać, a pożałujesz, że mnie nie zabiłeś. Idziemy. Dobrze, generale. Co pan ma? Makarow chce dokończyć to, co zaczął w Werdańsku. Rozkazał koni, aby zniszczyli tamę Gora o zmroku. Jeśli wysadzi tamę, zaleje całe miasto. Zginą całe rzesze ludzi. Jeśli będzie działał jak dotąd, obwini zarówno Farę, jak i Zachód. Chyba, że go powstrzymamy. Zajmijcie się tamą. Aleks i moi ludzie namierzyli koni na lotnisku w północnym Urzykistanie. Podejrzewamy, że to wysunięta baza Makarowa. Poprowadzę atak o świcie. Nie mogą atakować sami. Nie będą. Cień zapewni wsparcie powietrzne. Nie, Graves nie może strzelać blisko Fary i jej żołnierzy. Ufam wsparciu Cienia. Kazaliście mi mieć Gravesa na smyczy i tak właśnie zrobię. Tylko krótkiej, generale. Naprawdę chce pan zasług? To chyba oczywiste. Gaz i ja idziemy z Farą. Sophie go zbiorą tamę. Ta jest. Nick zapewni transport. Predator będzie naszymi oczami. Nie dajcie się zdemaskować. Jasna sprawa. Zachowajcie czujność i uważajcie na siebie. Powodzenia. Warta 1, tu Bravo 7. Jesteśmy na naszych pozycjach. Bądźcie czujni. Macie liczne grupki żołnierzy koni w pobliżu. Ochrona dla drużyn zapelskich. Oraz sposób na znalezienie ich. Tak jest. Znajdźcie ładunki i rozbrójcie je. Może zginąć wielu ludzi, jeśli zawiedziecie. Warta bez odbioru. Idę! Zapobiegli katastrofie na tamie, powstrzymali Makarowa. Ty musisz zrobić to samo. Z Farą i Aleksem nam się uda. Jesteście z Gravesem po tej samej stronie, nie zapominaj o tym. Nie wszystko pamiętam. W porządku. Jest dobrze, chłopcy. Zaraz zaczynamy. Tak! Gotowi namieszać? To operacja łączona. SW, 141 i cienie. Działamy razem. Gaz? Działamy razem. Na pewno? Jeśli nie, to po nas. Gotowi do odpalenia? Gotowi. Sprawdzam silnik. Działa. Gotowość. Dzień gotowy. Kontrola. Odbiór. Przyjąłem. Cień do Złotego Orła, wszystko gra. Dorwijcie ich cień. Złoty Orzeł, odbiór, cień jeden jest na miejscu. Cień jeden, drużyna terenowa jest przy cmentarzysku samolotu. Zapewnij wsparcie z powietrza, ich cele to chemikalia i Makarow. Przyjąłem. Na terenowa w punkcie zbornym na cmentarzysku na zachodzie. Mamy znaczniki podczerwieni. Potwierdź. Przyjąłem, chwila. Strzelec, potwierdź, że widzisz drużynę terenową. Zrównajcie do ziemią. Strzelec, odpalaj. Dobre trafienie, hangar zniszczony. Tak to się właśnie robi, cienie. Do zidania, Władimir. Na tym świecie nie można uniknąć trzech rzeczy.
śmierci, podatków i mnie. Miło było robić z wami interesy. Dowództwo wracam do bazy bez odbioru. Przyjąłem cień. Wykonaliście kawał dobrej roboty. Leć bezpiecznie. Dzięki za pomoc, cień. Szóstka do wszystkich. Nie mamy potwierdzenia. Powtarzam, zabójstwo niepotwierdzone. Trzeba przeszukać teren i znaleźć Makarowa. Złoty orzeł do wszystkich jednostek. Macie natychmiast się wycofać. Zostały tam tylko zgliszcza. To całe potwierdzenie, jakiego potrzebujemy. Szóstka, przejdź na jedynkę. Tu szóstka. To koniec, John. Posłaliśmy bydlaka do piekła. To samo mówiłeś o Gravesie, prawda? Makarow nie żyje, kapitanie. Nie daj się wpędzić w paranoję. Bez odbioru. Shepard widzi tylko to, co chce. Ja widzę pochwałę oraz kolejny medal. A ty co widzisz? Martwi mnie to, czego nie widzę. Jeśli żyje, da o sobie znać, kapitan. Pytanie tylko, kiedy i gdzie? Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszej grupie uderzeniowej oraz SWU za sukces odniesiony w walce z Makarowem i jego własną armią. Wiele zostało powiedziane o SWU. Czy Farah Karim i jej ludzie tworzą organizację terrorystyczną? Nie. Farah Karim jest i zawsze była sojuszniczką Stanów Zjednoczonych i naszych zachodnich partnerów w regionie. W jaki sposób komendant Karim zdobyła nasze uzbrojenie? Przez prawie dekadę wysyłałem broń komendant Karim, by wspierać jej misję przeciwko Al-Katali i Rosjanom atakującym Urzykistan. Czy te dostawy były legalne? Nie. By zapobiec niepotrzebnym ofiarom, zleciłem nielegalne dostawy. Z funduszy, które sam zatwierdziłem. Cisza! Proszę o ciszę! Generale Shepard, czy w październiku zeszłego roku zezwolił pan Kompanii Cieni ostrzelać pańską grupę uderzeniową w Las Almas w Meksyku? Nie zezwoliłem. Panie Graves, czy otrzymał pan rozkaz ostrzału grupy 141? Otrzymałem. Cisza! Proszę o ciszę! Kto wydał ten rozkaz? Generał Herschel Shepard. Czy wykonał pan ten rozkaz, panie Graves? Nie. Absolutnie nie, sir. Cisza! Cisza! Kurwa. Wbili sobie nawzajem nóż w plecy. Wciąż chcę uratować skórę. Każdy dba o siebie. To różnica między nami a nimi. Pozwolimy na to, kapitanie? Najlepiej zakończyć wojnę, zwyciężając. Żadnych jeńców. Udanych łowów, Farah. Wzajemnie, sir. Nick, zabierz Farę, dobrze? Oczywiście, kapitanie. Dobra, przygotować się. Wracamy do domu. Warta do Bravo. Słucham, Warta. MI6 przekazuje na bieżąco komunikaty koni. No rzeczy, Kate, gdzie ich znaleźć? Koni są w Londynie. Cholera. Makarow żyje? Mamy transmisję od Cara 90. To jego kryptonim. Co oni robią w Londynie, Laswell? Wywiad łączności donosi, że koni spotkają się ze znaną hakerką jutro w Greensbury Park. Z hakerką? To nasz cel. Do czego chcą uzyskać dostęp? Tego właśnie musimy się dowiedzieć. Ta hakerka doprowadzi nas do Makarowa. Skoro koni są w Londynie, to musi być niedaleko. Jeśli wywiad ma solidne info, to pośpieszmy się. Porozumiem się z londyńskim metrem i przygotuję SFO. Ghost, podłącz się do miejskiej sieci monitoringu. Będziesz naszymi oczami, kiedy będziemy śledzić cel. Makarow może kręcić się tuż pod nosem. Jak tylko go namierzymy, ruszamy po niego. Na razie tylko tropimy cel. Bravo 07 do Warty. Monitoring jest aktywny. Tak jest, mam obraz. Słychać mnie? Tak. Szóstka na pozycji.
Tu Soap, słyszę was. Potwierdzam, widzę cel, czarna bluza z kapturem. Łączność działa, do roboty, brawo. Tak jest, bądź gotów ruszyć, Soap. Nie rzucaj się w oczy, zgubimy ją, to zgubimy Makarowa. Przyjąłem. Tylko nie zbliżaj się za bardzo. Robi się. Czekaj. Wiąże but. Sprawdza, czy ma ogon. Dobry piesek. Ta zachowuje ostrożność. Nie wie, w co się miesza, robiąc interesy z Makarowem. Cel w ruchu, śledź ją. Dzwoni jej telefon. Zbliż się i podsłuchaj rozmowę. Hej, mam dokładnie. Schowałam pendrive za pojemnikami na śmieci. Tak, między Bistro 43 i Tikafe. To była czysta przyjemność. I co? Zostawiła coś dla kupca w tajnej skrytce. Pendrive, uliczka między Bistro 43 i Tikafe. Ktoś musi obserwować. Ghost, twoja kolej z monitoringiem. Tak jest. Widzę wyjście z alejki. Ani śladu koni. Pewnie już poszli. Dobrze. Przejrzyj nagranie i szukaj kogoś wychodzącego z uliczki 07. To pewnie bez... Uwaga, brawo. Kupiec wszedł do przejścia podziemnego. Tunel to ślepy zaułek. Dobre miejsce na kryjówkę koni. I Makarowa. Policja i SFO czekają w gotowości. Wezwijmy ich. Tak jest. Do wszystkich. Brać sprzęt i przygotować się do forsowania. Tak jest. Szóstka w drodze. Otoczyć teren. Reszta idzie za mną. Tunel czysty. Zamknięte drzwi prowadzą do starej stacji kolejowej. Przy drzwiach. Gotowi do forsowania. Rozproszyć się. Znaleźć kupca z pendrive'em. Warta, kupiec koni nie żyje. Znajdźcie ten pendrive. Pendrive przejęty. Cokolwiek na nim było, zostało wgrane do sieci stacji. Wirus Trojan. Koni mają pociągi pod kontrolą. Jeszcze coś. System rozpoznawania wykrył to. Wsiedli 10 minut temu. Makarow. W pociągu pełnym cywili. Zakładnicy. Ofiary. Tunel jest 500 stóp pod ziemią. Ma 30 mil. O każdej porze mogą tam być tysiące ludzi, brawo. Zaminuje te pociągi. I zniszczy tunel. Nie mamy na to dowodów. Jeszcze nie. Pociąg Makarowa właśnie zatrzymał się na rozjeździe na 20 mili. Każe SFO wysłać drugi oddział. Przyda nam się każda pomoc. Idziemy do tunelu serwisowego. No to ruchy. Może jeszcze nie jest za późno. Kapitanie Price, jesteśmy do... Dobra, połowa z was idzie z porucznikiem, reszta ze mną. Trzymać się blisko i słuchać mnie. Ruszamy do drzwi, jasne? Szóstka do warty, na miejscu, ruszamy po Makarowa. Zrozumiałam, dorwij go, John. Bydlak łatwo się nie podda. A my nie zamierzamy odpuścić, nie? Gotowi? Drużyna SFO na pozycji. Zakilnik poszli mi nic! Oni pilnują bomby. Widzę! SFO, na pozycje obronne! Tak jest. Co? Bierz się za bombę. Dobra. Dwie minuty. To brawo. Bomba na peronie rozjazdowym. Potrzebuje osłony. Natychmiast! Policjanci nie żyją. Kapitanie, potrzebuję pana przy kamerze! Przebijamy się przez ich obronę, kapitanie! Do mnie! Co dalej, Soap? Znajdź zapalnik! Powinien być w lewym dolnym rogu. Zrozumiano, zapalnik. Będzie podpięty bezpośrednio do C4. Tak! Powinien mieć numer seryjny. Potrzebna mi trzecia cyfra. Trzecia cyfra, kapitanie. Trzecia cyfra to 9. Dobra. Bomba ma 2 zapalniki. Trzeba przeciąć oba naraz. Czerwony kabel. Czerwony kabel, kumam. Co? Cofnąć się, są moi! Zacypił!
Zabierz to ze sobą do piekła, kapitanie. Nigdy nie grzeb wrogów żywcem. Powiedział, żeby go przeciąć razem. Na trzy. Tak jest. Na trzy. Jeden, dwa, trzy. Rozbrojona. Rozbrojona czysto. Tu Brawo 6 nadaje w ciemno. Zagrożenie zneutralizowane. Bomba rozbrojona. Jeden zabity. Był najlepszym z nas. Najtwardszym. Mógł walczyć bez broni z całym światem. Niezrównany. Cześć twojej pamięci. Do zobaczenia, bracie. Pomścimy się. Pokój z tobą, Johnny. Jak się tu dostałeś? Mam znajomość. Laswell. To nie w twoim stylu, kapitanie. Ale w twoim? W tej robocie wymaga się poświęceń dla wyższego dobra, kapitanie. Zgadza się. Sam masz wiele żyć na sumieniu, John. Przyjdzie ci za to zapłacić. Nie mam zamiaru błagać o życie. Ani ciebie, ani nikogo innego, kapitanie. I tak by to nic nie dało.